Mam podstawowe szkolenie. My nie dysponujemy apteczką. Ale o czym ty mówisz? No przecież ją mamy. Taśma klejąca to nie to. Może niech się przepłucze znowu. Ale po cóż się mną tak kłopotać? Czuję się po prostu... ...kwitnąco. O, daj spokój! Ja... ...jestem... ...wieczny! Wow, wow, wow! Co to w ogóle? Wow! Keith Lark! Magus. Tak. To ta linia, gdzie pan Złoty Bóg jest wchłonięty przez złego i chce zniszczyć galaktykę. I pewnie mu się udaje. Dlaczego czuję, jakbym miał w głowie Biedronę? Ja siedzę w głowach was wszystkich, więc Magus nie podsłucha waszego ekstra planu. A brzmi on... O, nie. Lepiej wy go wymyślicie. Ja. Ty. I przeznaczenie to trzy! I wszyscy zginiemy. Moja finalna forma to nowa norma! Kamień. Gdy to zaatakowało mamę i mnie, bardzo się bało kamienia. Tak, też czuję jego lęk przed kamieniem. O, tak! Starożytny kamień! Jeden z sześciu! To jedyne, co byłoby w stanie okiełznać wszechpotężną duszę Magusa! Okej, okay. To znaczy, że trzeba go tu przyciągnąć i cisnąć w niego magiczny kamień? Dokładnie! Małe, wredne, wstrętne insekty! Uhu! Co tu kombinujecie? Mantis, jak przyciągnąć dużego? Już czas zgiąć kolano przed nową doskonałością! Wiecie najlepiej, strasznicy! Nie przyjaźnić się! Ma na myśli irytowanie innych. Jeśli ktoś ma wkurzyć bóstwo... To właśnie my! Szybko! Klęknijcie i czcijcie swego boga! Bo któż inny będzie lepiej? Brawo! Brawo! Bijesz mu brawo? Klaszczę ironicznie. A on wie, że to ironia? Tak! Aplauz dla Boga! Nie. Rozdajesz tylko kłamstwa i złudę obietnic! I jesteś najgorszy! Więc czemu klaszczecie? Kpimy z ciebie, idioto! Że jak... Rzekłem klęka! O, Flark! To jakieś jaja? W porządku, zajmę się tym! Niki, nie! Uciekaj stamtąd! Spoko! Tak! Właśnie tak! To jest metoda! Wszyscy do Niki! Już! Słyszeliście, Biedronę! Trzymajcie się blisko! Narkoza możesz! Mówiłam, że dam radę! Okej! Okay. To było niesamowite! Skąd ty to... Nie wiem! Po prostu to teraz umiem! Ja dotąd nieźle przeżyłam, ale to nie koniec kłopotu! Wasz opór to zbrodnia przeciw nowej wierze! Ha! Mamy trochę brei do rozdeptania! Sługa już nie pożyją! Bezmózgie paskudę! Wasza liczba nic nie znaczy! Pada! Następne paskudy! A ja dziś bez uchodzonu! Wybogi mi ktoś jak się zda! Peter, musi go jeszcze pokazać! No pokój go, jak tylko się da! Na porcję! Chodź, mamy nauczkę! To tak wyglądasz, jak się cieszysz? To zaraz się rozpłaczę!
szybko! Szybcie! Nakarmimy tobą rybki! Trzymaj te ciumozę z dala ode mnie! Opór ma tołku. Poddajcie się po prostu! Kamień! Musicie użyć kamienia! Wciąż jest za daleko. Jakby specjalnie się nie zbliżał. Na co czekasz, Quill? Powiedz coś, żeby go zbić z tropu. Tak, rozwściecz go lekkomyślnie dobranymi słowy. Paskudne dzieciary, jak durne komary, gryzące pustkę, bo pustką i... Kac, plac, materac! Umiesz rymować, brawo! Bez kitu, jak to możliwe, że stałeś się jeszcze bardziej irytujący? Czapka, babka, rozplaskana zdrabka! Muchołapka! Zaczynacie mnie irytować! To właśnie robimy! Sałata, szmata, dyplomata! Mówicie kompletnie bez sensu! My mówimy bez sensu! Od kiedy cię poznaliśmy, masz wieczną słowną sraczkę! A teraz jeszcze w dodatku musisz wszystko rymować! Niewdzięczne robaki! No dobra, wkurzył się jak nic. Robi ten numer z planetą! Niki, gotowa znów nam uratować tyłki? Tylko uważaj! Hej, to ja teraz mam fajowe moce, pamiętasz? Coraz bardziej ją lubię! Biegiem strażnicy! Narciso, rzadko to mówię, więc powiem teraz! Kocham was wszystkich! Wszyscy cali? Doskonale, dziecko! Dobra, teraz to na pewno mu się dajemy we znaki. Trzeba jeszcze chwilkę wytrzymać! Leple, bandozy! Już mi się znudziliście! Za bardzo się rusza, Krót! Jak uczcimy przeznaczony nam krył? Może nie planujmy uroczystości, póki nie skamykujemy olbrzyma! Mam nadzieję, że dryblasa to nie boli! Muszę cię pochwalić, liderze Quillu! Masz dar do boru tu! Dzięki, Groot! Poużywam sobie! Rób swoje, Drak! Jesteśmy pewni, że się udasz tym całym kamieniem, to nie? Na pewno magu stworzy się starożytnego kamienia! Jak już będzie po wszystkim, trzeba zamówić więcej do tytułu! Chodźmy się najpierw, żeby było opoczne! Lezą następce paskudy! Ja wolę bronią! Brawa z dechu! Trzymaj te ciułowe z dala ode mnie! Uważajcie! Idź do spusty! Daj to! Też nam się wydaje, że do niego docieramy! Prawda! Pędziurniwkę na maksa! Nie, nie jesteśmy zbyt niemili dla złego pusta! Jak myślisz, ile dostaniemy za kamień, jak go w niego wsadzimy? Trzeba zniszczyć tę nienawistną istotę, a nie wystawiać na aukcję! Prędzej czy później! Wszyscy przede mną padną! Padnie cała galaktyka! Ej, kamień się robi dziwny! Teraz, strażnicy! Przyciągnij go, Quill! Musi być na linii strzału! Poddajcie mi się! Poddajcie się! Mówię! Czas wbić sobie to w ten przerośnięty łeb!
Nie poddamy się nikomu! Ty tak poważnie? Znasz nas w ogóle? No właśnie, jesteśmy strażnikami galaktyki. Mamy wizytówki. I prędzej zginiemy, niż ci się poddamy. Śmiecie sprzeciwiać się Bogu? Nie rozumiecie, jaki... Och, zamknijże się! Coś ty powiedziała? Że jesteś beznadziejny. Ma! Wasze kpiny dotykają mojej... Jest. Czy on jest cały? Tak, Mantis? Najważniejsze, że to zrobił. I nie był sam. To nie on powinien się poświęcać. Zapłacili nam? Jeszcze nie. Czy to już koniec? Taki zupełnie... Magus został okiełznany. Najbardziej nienasycony byt galaktyki znowu jest uwięziony w kamieniu. Pozostało tylko wymyślić, co z nim zrobić. Sprzedać. Zniszczyć. Oba te pomysły są fatalne. Jestem Groot. Mówisz, żeby połączyć obydwa pomysły. Kamień to nie bomba ani błyskotka. Nie wam dźwigać brzemię. O. Przed chwilą chciał nas zabić i zjeść galaktykę. Nie okiełznacie tej złowrogiej siły. Ja ją stworzyłem. I ja muszę strzec. Nikt jej nie dopilnuje. Mantis, jakie są szanse pożarcia galaktyki, jak go zatrzymamy? Oj, ogromne. A jak damy go złociakowi? Mniej ogromne. Dziecko miało rację. Być może siła jego mocy rozdarłaby kiedyś moją samotną duszę. Lecz nie jestem sam. A tak dla pewności. Szanse galaktycznej rozwałki, gdy sprzedamy ten kamień. Astronomicznie duże. Największa pewność, że Magus nie pryśnie będzie, gdy zadbamy o to razem. Ale jak tylko poczujesz, że masz niestrawność, to wezwę waszą załogę. Może z was zbiera Nina, lecz jesteśmy przyjaciółmi. I mogę w ten sposób odpokutować za chęć mordu i pożarcia galaktyki. To był chwilowy błąd. No cóż, wybacz, że...
tak nieładnie cię nazywaliśmy. Gdy ludzkim symbolem jest Homonto, nikt inny niż on nie może być zmuszony trudzić się. Czy on na serio zawsze tak mówi? Chcę tylko powiedzieć... Zgoda. Że... Nie musisz o tym przekonać. Och, na pewno nie. Absolutnie tak. No i? Ohydne. Okej, to mnie przekonał.
Hej, serio, mogę spać na sofie. To miejsce zbrukane. Widziałem, jak ulżu tam sobie gryzą. Może też spać u Gamory. Nie bądź kiedy. O, przestań. Ona baba, ty baba. Bawcie się lalkami. To było złe z wielu względów. Mój pokój całkiem odpada. Koniec, kropka. To będziesz budować nową kajutę, a może i łazienkę, i przekonasz wszystkich, że przyda się nowa w drużynie. 12 w grupie. Pewnie potrzebująca ojcowskiego... czegoś. Znaczy, kurde, Mol, stary, uratowałeś galaktykę. 2 razy. Więc oczywiście przyjęcie takiej roli z pewnością być może będzie... Piterze Quillu! Postanowione, dziecko śpi u ciebie, a ty zajmiesz kanapę. To przez aklamację. Ej, co? Okej, pogadamy. Jak z tymi koordynatami? Gotowe, czekam na znak. Gdzie się wybieramy? Kupić więcej wizytówek.